Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, są oczywiście Croxy, 6 skrzynek, 6 szans na AWP Desert Hydra, 4% w jednej takiej skrzyni. Mamy do trafienia tej Hydry, mamy w końcu, po latach wylanych łez, stary, w końcu mogę powiedzieć, że udało mi się trafić tą AWP Desert Hydra z tej skrzyni procentowej, 8000, dzień dobry, no ja nie wierzę, że tu się coś tego już w tej bitwie wydarzy. Zobaczmy, dwie ostatnie skrzynie. I mamy to AWP Desert Hydra, takiego zaczęcia tego filmu, to ja się nie spodziewałem, no mamy to 8 kafli, 8 tysięcy, w końcu inwestycja stary się zwróciła, sprzedajemy i mamy 8 tysięcy na dalszy opening. Dzień dobry, witam serdecznie, jak chcesz takie dropy mieć, to oczywiście jak jesteś osobą pełnoletnią, to z kodem Croxy oczywiście wystarczy, zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj do ładu i wpiszesz kodzik Croxy przez 2x, możesz sobie odebrać 10% więcej każdej wpłaty, przed każdą wpłatą możesz tego kodu sobie tutaj użyć i za każdym razem 10% więcej zyskasz, no i oczywiście 2,10 zł dla nowych użytkowników na start, tak o, więc warto sobie skorzystać z tego kodu. No takie zaczęcie to ja rozumiem, stary, nie pamiętam kiedy tak dobrze zaczęliśmy, więc mam nadzieję, że jak Hydra oddała, to że skrzynki procentowe z Marble Fejzikiem też tutaj oddadzą. Poczekamy sobie chwilę, może ktoś dołączy, a ja sobie przejdę jeszcze na skrzyneczkę Cyber, dajmy na to, skrzynka, która została niedawno wprowadzona, więc zobaczmy jak nam tutaj pójdzie. Oczywiście przypominam, że kodu Croxy trzeba użyć, jak chcesz wziąć udział w kalendarzu. Wybierasz sobie oczywiście numerek, oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, no dołącz na Discorda, tak, bo to też jest bardzo ważne, sprawdzam to, więc dołącz na Discorda. No i już oczywiście kodu Croxy na CSGO skinsie. Lecimy jeszcze z kilka razy, sobie tę skrzynkę otworzymy. Fajnie nam tutaj rzuca, tutaj kałaszek, to kałaszka, to wiesz. Fajnie tutaj na plus wychodzimy, no 150 zł wydaliśmy, dostaliśmy 300, no nic tylko brać. Mamy promocję na skrzynkę dev, 200 zł, no jest tu hole, jeszcze nie widziałem, żeby ktoś hole'a z tego trafił. Vulcan też, rękawiczki, kosa, no taka skrzynka. Klasyczna, bym powiedział. 3 razy MK, no tutaj chyba 3 razy na nie, coś mi się wydaje. 170 zł, no aż w sumie tragedii to tu nie było. Zobaczmy, spójrzmy sobie ze 2 razy jeszcze na szybkim. No i zobaczmy, co tam się dzieje w tej oczywiście naszej bitwie. No kurczę, no było blisko noża, to muszę jeszcze raz. No i pięknie, no i o to chodziło. Czy ktoś dołączył? Nikt nie dołączył, nikt nie chce się ze mną pizgać. No cóż, no cóż. Chyba nikt nie lubi przegrywać tutaj z potężnym prowadzącym. Zobacz, otwarcie numer 1. Pierwsze z 20. Leci skrzyneczka oczywiście 4%. 4% na Huntsmana Marble Fade'a. No tutaj jeden Huntsman nie wystarczy, żeby zwrócić koszt całej tej bitwy. No tu by musiały z 2 polecić. No póki co mamy jeszcze przed nami 16 otwarć. 4 za nami, no już 5, nie ma żadnej kosy. No 5 razy 4, no to z 20% w teorii już łącznie by było na tą kosę, nie udało nam się zdobyć nic. Więc zobaczmy, no 20 skrzynek, to 4%, no to w teorii 80% na kosę, tak? A że dwie osoby są, no to 160%, tak? Że chociaż jedna ta kosa wyleci. No póki co nie ma nic, no ale zobaczmy, wszystko może się jeszcze zmienić. 12 skrzynek i 11 przed nami. Zobaczmy, złoty 13 póki co. Oj, no ta AWP. No, niesympatycznie. Wildfire za 411. Kosy dalej, ani widu, ani słychu. Zobaczmy, może teraz. Teraz również nic. No już tak. Tak się robi powoli. Niebezpiecznie. Sytuacja niebezpieczna. No te Hanson był. On niestety przeleciał. No już tak cieplutko się robi. 6 skrzynek, dalej bez noży żadnego. No i mamy to! No patrz, wystarczyło trochę ponarzekać, tak? No ale... No to będzie, jak wygramy nawet tą bitwę, okej, okay, no to już nie będzie to 0, będzie chyba delikatny plus.
No bo jakby tylko te dwa skiny zostały, no to by było z 2000, nie? No sama ta bitwa kosztowała 2,58, nie? No ale zobaczmy, jeszcze dwa skrzyneczki jeszcze przed nami. Zobaczmy, nie ma nic i otwarcie ostatnie. No te kilka stu będzie tutaj, nie? Na plus. Ojojoj! No tego się nie spodziewałem, no trochę nam to uratowało, że tak powiem, tę sytuację. I dzięki temu fajnie na plus tutaj. Mimo wszystko, mimo przeciwności losu, co tu się stało? 5000 bitwa. Czemu ja tego nie widziałem przedtem? No nie wiem, ale może teraz trzeba coś innego tutaj zarzucić, co? No 10 skrzynek to jest 4000. No odklejka giga, stary, giga odklejka, no ale jak raz na, nie wiem, kilkanaście odcinków uda mi się taki budżet zrobić, no to ja lubię sobie zaszaleć, tak? No nie będę mówił, że nie. Zobaczmy. Body Gielku tutaj. Niestety, no minus jest to, tak? Dosyć spory. Kolejne otwarcie. P250, 131 do... Ujujuj. Ujujuj. No tak to się chyba nie chce bawić. Aha, a mi daj Battle Skirt. Ja mówię, ale mi Battle Skirt. No. No spoko. No tak, jeszcze mu rzuć Huntsmana. Zaprawię kafla. Why not? Jakieś rękawiczki dla wuja? No jest tutaj Print Stream, no ale Battle Skirt. 500 zaledwie. Strata. Oj, siusiuś. Strata teraz. Już 1000 zł. No będzie ciężko do tego wrócić. Trzeba by było naprawdę się napocić. Biorąc pod uwagę, że zostały tylko 3 skrzynki, tak? Oj! Oj! No! Aha, to jest no to nie, no to pogram. No jak zobaczyłem tego kałachan, to mówię, no może jeszcze jakaś szansa jest, no chyba, że jakiś fenek te... No tak to się robi na dzikim zachodzie, stary. Jaki dzisiaj odcinek! Wow! No ja jestem naprawdę w szoku, tak? No. Wiecie co? No ten Shelly. Widzę, tutaj Shelly się czai na tych bitwach. A jak się czai Shelly, no to zróbmy coś takiego. Zróbmy tak, żeby, wiesz, wykurzyć go z nory, tak? Żeby zostawić taką pułapkę na niego. 10 razy skrzynka z Desert Hydrą. Oj, tutaj widzę też fajna bitewka. Te generalnie tego gościa już widzę, no któryś raz z rzędu na bitewkach na CSGO skinsie. Zobaczmy, czy uda nam się go ograć. Tu też nie ma miękkiej gry. 700 zł bitwa. Zobaczmy, póki co idziemy równo. Oj, tutaj no Battle Skirt niestety. No ale w sumie to tylko dycha mniej, nie? To aż takiej tragedii nie ma. No tutaj Bazyliszek chyba, tak? Bazyliszek, 38. Tutaj wrzucił dużo tych procentów, jak 50-50. Z kałachem, z jakimiś siankami. Tutaj widzę AWP. No, generalnie must have to trafić AWP z tej skrzynki, nie? Tą lepszą, z tej 50-50. Oj, no ale no niestety obu nam się ta sztuka nie udaje. Zobaczmy, skrzynka Beast. 250, przypomnę. No, generalnie, no i tak uda nam się to wygrać, no to chyba to będzie... Oj, nie wygram tego. Oj, nie wygram tego jednak. No dobra, sobie wygrał 1000 zł. No to jednak... O kurwa, patrz to! Nie no, gość jest odklejony, stary. Od rzeczywistości. Shelly, co ty robisz? Shelly, co ty robisz? Ja tutaj, wiesz, zastawiłem pułapkę, żeby dołączył do mnie do bitwy. No ale no... No gościu jest naprawdę mocny. To jest mocny zawodnik. Zobaczmy, AKCH, nie? Jeśli no póki co mi idzie najgorzej. Zobaczmy dalej. No see ya later, no to nie jest skin. Jeśli nie wiadomo jak mocny. Skrzynia def. No, to jest my honest reaction. Ostatnia skrzynia. No, GGWP. No, 300 zł już to ta bitwa, no sobie fajnie przyszedł na plus. No ale tu moja bitwa dalej czeka, no. Dołączę se tu no Marble Fade'y. No wrzucasz bota? Czy co ty robisz? 10 skrzynek. Czyli tutaj chcemy jak najmniej noży, tak?
No tutaj też coś widzę na AWP, tak? On sobie tutaj tak kilka chyba strzałów robi. Ej, czekaj, czekaj, bo mi tu znikają te moje bitwy. Gdzie jest ta moja na piątkę? Tu jest na piątkę, tu jest na 1000. Ile on tych bitew robi, tych procentówek? No ale gościu, weź to zacznij, no. O, zaczął, dobra, lecimy. 10 razy. Trzynia z Huntsmanami. Nie jest to chyba ta najdroższa skrzynka, czy jest? Jest najdroższa, no tak. Bo zapomniałem, że jak 20 wrzuca, no to ona z dwójkę kosztuje, nie? No tutaj jest 10, no to okej, miałby to sens jakiś. Zobacz, tutaj musimy jak najmniej dostać. Ty się to, o kurwa, no nie. No i wykrakałem. I akurat na underdogu mi musi polecieć. No dlaczego by nie? No fajnie, super. Nie będzie 10 koła w tym filmie, coś mi się wydaje. Chyba nie będzie. 4 otwarcia do końca. No tu już bym musiał naprawdę sypnąć i tu, żeby tu jakiś potencjał był. No a może być ciężko. 3 ostatnie skrzynie. Chyba no potencjał jednak, coś mi się wydaje. No ten kałach za dużo nie zmieni mu. No chyba, chyba że zmieni to, że obu nas boto pierdzieli, no właśnie. I to się stało. No dobra, no bywa tak. No szkoda, a to 19 strzynek za tyle? No to w sumie nie, to chyba bym nie chciał dołączyć, ale no... No to jest bitwa mocna, no jeżeli, no... No już się raz udało, więc podejrzewam, że drugi raz się nie uda. 10 skrzynek z AWP Hydra, 4%. Jednak kosztuje 546 zł, tylko zaznaczę. Jedną już mi się udało trafić, więc szansa, że trafimy jeszcze jedną jest znikoma. Ojojoj, jakby poleciały te dwa otwarcia, co na górze były i dla jednego i dla drugiego. No to by było naprawdę mocno. 4 skrzynki za nami, 6 przed nami. Zobaczmy, no liczymy na łód szczęścia, że uda mi się drugą trafić ze Hydrę w tym filmie. No jak nie, to zostanie mi ile? No 4000, aż takiej tragedii nie ma. No ale mogło być zawsze, mogła być, ojojoj, no ten good knife. 900 zł. No ale mogłoby zawsze 10 koła, tak? No ale tutaj pan prowadzący chyba przyzwyczaił, że on niezbyt rozsądnie umie grać, tak? Dlatego pamiętaj, że skrzynka nie zawsze oddaje. I graj z głową, tak? I pamiętaj, że trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Pan prowadzący tego nie wie. Pan prowadzący... Ale pan prowadzący się nie poddaje. Ale pan prowadzący się nie poddaje. Dokładnie to miałem na myśli. Generalnie trafić z takiego rubi. Ale to już jest mocno odklejka. 1700 za jedną skrzynkę. Ej, to jest 3%, sorry. Ja chyba mówiłem, że to jest... 4, tak mi się wydaje, no, ale tak nie jest, to jest 3%. No dobra, no uparłem się na te hydry. Ten Huntsman to jest... Trafić Huntsmana to jest spoko opcja, ale wiesz, hydra to już jest tak 2-3 levele wyżej od tego Huntsmana. Dlatego... No tak troszkę się napaliłem trochę na tą AWP. Zwłaszcza, że jedną już miałem dzisiaj. Aha, no to... No to może trzeba było dać underdoga, panie prowadzący. No ale pan prowadzący nigdy nie pomyśli w przód, tak? I potem sobie pluje brodę. No będzie ciężko. Trzeba trafić field testy co najmniej. I tak to nie będzie pewne w 100%, że... Wtedy ewentualnie uda nam się to wyjąć. No było dobrze. No chyba pozostaje mi nic innego. Jak się z wami pożegnać? Dziękuję za oglądanie. Nie powtarzajcie moich błędów. Pamiętajcie, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Dziękuję, widzimy się jutro. Siema, kodzik Croxy, 10% więcej.